Cześć, tu Kamila, witam Was w kolejnym filmiku z moją inspiracją dla marki papierów Scrap 8. I tak jak widzicie, dzisiaj kolejny raz, chyba już po raz trzeci, sięgnęłam po kolekcję Rose Lane. A to dlatego, że zrobiłam albumik na zamówienie i pani, która go u mnie zamawiała, właśnie poprosiła o papiery z marki Scrap 8 i wybrała sobie kolekcję Rose Lane. Tak więc kolejny raz inspiruję Was pracą, albumem z tej właśnie kolekcji. Album ma karty o rozmiarze 8x8 cali, okładka ma 9 cali na 8,5 cala. A grzbiet nie jest gruby, jest dosyć wąski. Ozdobiłam go tylko motylkiem, listkiem, różyczką, taką niewielką kompozycją. Tutaj te elementy są pokryte glossy accent po to, żeby się nie niszczyły. Album ma pomieścić 15 zdjęć z sesji fotograficznych. Okładka też jest dosyć prosta, żeby właśnie wszystko łatwo się oglądało, żeby nie było jakichś bardzo wypukłych elementów. Ja tylko tutaj tę grafikę, nie wiem czy to będzie widać na filmiku, pokryłam częściowo glossy accent, tak samo jak te motylki. I ten napis, który oczywiście kilkakrotnie wycięłam i skleiłam razem, na wierzchu jest złoty perłowy papier. To też jest pociągnięty glossy accent i myślę, że wyszedł dosyć podobny odcień do odcienia tutaj niektórych listków. Wszystko fajnie do siebie pasuje i ten papier będzie się też, ten złoty perłowy papier będzie się też pojawiał gdzieś tutaj na wąskich paseczkach, a tutaj podkleiłam całość też tym arkuszem właśnie. Zrobiłam to podobnie jak w poprzednim albumie z tej kolekcji, może tutaj Wam go podlinkuję na górze ekranu. Tył jest całkiem gładki. I też na życzenie albumik jest zawiązywany na podwójną wstążeczkę. Użyłam białej i takiej miętowej, żeby wszystko fajnie pasowało do papieru, do kolekcji. I ma dosyć prostą budowę. Tutaj na okładce praktycznie nie ma nic. To jest prosta konstrukcja, bez żadnych kieszonek, bez żadnych klapek. Zrobiłam jedynie takie łączenie papierów. Tutaj ten fragment to jest taka koronka wycięta dziurkaczem brzegowym Marty Stewart i oczywiście tylko piękna grafika z papierów. Tutaj możemy sobie umieścić zdjęcie. Tutaj jest akurat troszeczkę większa kartka, bo to mata na zdjęcie, ale możemy tutaj sobie umieścić na przykład zdjęcie albo zostawić tą stronę pustą. I album ma trzy karty. One są takie dosyć powtarzalne, o podobnej budowie. Tutaj mamy pionową ramkę na zdjęcie. Ona jest przyklejona do takiej klapki. Tutaj ozdobiłam ją jedynie elementem wyciętym z arkusza i pociągnięte glossy accent motylki. Dzięki temu można je tak troszeczkę uformować, podnieść im lekko skrzydełka i one będą w miarę trzymały swoją formę. Wszystko jest zapinane na magnesik i otwieramy. I ta klapeczka na poziomie zdjęcia też otwierana jest w lewo. Tutaj miejsce na zdjęcie, zapinane wszystko na magnes. Także zdjęcie możemy nakleić tutaj, możemy je umieścić tutaj zakrywając niestety tę grafikę, albo tutaj na przykład poziome i wtedy ta grafika będzie nam zdjęcie ozdabiała. Możemy też zdjęcie umieścić tutaj pionowo, ponieważ to jest docięte, także idealnie tutaj zmieści się zdjęcie 10 na 15 cm. Tak jak mówiłam, ten kawałek papieru jest troszeczkę większy. Albo poziomo, też się tutaj zdjęcie zmieści. Także jest tutaj kilka możliwości, żeby te 15 zdjęć pomieścić. I otwieramy i tutaj podobnie mamy gładką stronę, ozdobioną tylko tą koronką z dziurkacza i tutaj paseczek złotego papieru, motylki oczywiście, grafiki na papierze. I tutaj bardzo podobnie, z tym, że ramka jest pozioma, oczywiście tutaj możemy wsunąć zdjęcie, też tylko element wycięty, grafika wycięta z arkusza, motylek i na tej klapce ponownie można umieścić zdjęcie poziome, tutaj pionowa, tym razem mata, miejsce na zdjęcie i tutaj też możemy umieścić sobie na przykład w ten sposób kolejne zdjęcie, tak żeby tej grafiki nie zasłonić, żeby ona nam całość ładnie ozdobiła. Ewentualnie zdjęcie można też umieścić poziome. I tutaj oczywiście też poziome zdjęcie się zmieści. I tutaj bardzo podobnie. Dużo miejsca, żeby sobie w dowolnej sposób wkleić pionowo lub poziomo zdjęcie 10 na 15, ale z takiej sesji fotograficznej często powstają też zdjęcia 13 na 18 na przykład i ono nam się też tutaj na tej stronie zmieści. I tutaj bardzo podobnie jak na pierwszej karcie. Pionowa ramka, klapka otwierana w lewą stronę. Ponownie ozdobą jedyną jest tylko grafika na papierze z kolekcji. I tutaj możemy sobie wkleić na przykład poziome zdjęcie. Będzie to wszystko ładnie wyglądało, ozdobione właśnie tą grafiką. Zapinamy na magnesik, zamykamy na magnesik.
ponownie gładka strona i też tutaj zgodnie z życzeniem umieściłam na ostatniej okładkowej stronie kopertkę harmonijkową, żeby pomieścić jakieś luźne zdjęcia, które się już do albumiku nie zmieściły. I to tyle. Album ma tylko 3 karty, jest dosyć prosty. Myślę, że łatwy też będzie w oglądaniu. I mam nadzieję, że kolejny raz zainspirowałam Was i zachęciłam do skorzystania w swoich pracach z kolekcji Rose Lane od Scrap 8. Ja ponownie Was zapraszam do sklepu Scrap 8, do zaglądania na fanpage'a na Facebooku, oczywiście Scrap 8 i do naszej grupy inspiracyjnej, gdzie możecie zobaczyć nie tylko prace inspiracyjne naszego design teamu, ale również umieścić swoje prace wykonane z kolekcji papierów Scrap 8. Dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnych filmikach z inspiracjami. Pa!